Dziś, proszę Państwa, przedstawiam namiot Pemę Taurus 2. To jest dwójka. Tak oto się prezentuje. Wybaczcie, że nagrywam telefonem, ale to jest mój pierwszy film i ogólnie nie nagrywam czegoś takiego. Ale na YouTubie nie ma w ogóle recenzji tego namiotu, więc postanowiłem, że nagram. Dwa wejścia, czarna dwójka, czarny limonkowy, że tak powiem. Z dwóch stron wywieczniki otwierane, zamykane w razie czego. Tu jest narzep, nie wiem czy widać, brakuje mi trzeciej ręki, żeby poprawiać ostrość, więc wchodzimy do środka. Gumkę. Ucha jedno, drugie, klamry jedna, druga, aby zawinąć. Plandekę dałem już we własnym zakresie pod spód. Ogólnie nie jest potrzebna, bo podłoga jest bardzo gruba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Otwieramy. Ogólnie dzisiaj jest pogoda, o, taka. Pochmurno, a w namiocie dosyć ciemno. Ogólnie nie podoba mi się, że w tym miejscu tarp dotyka siatki, ale mam nadzieję, że przez wywieczniki nie będzie się woda skraplać po zewnątrz. Podłoga, jak widać, nawet na dotyk czuć, że jest mocna. Zimę. Kieszenie z jednej strony dwie, z drugiej strony również dwie. Po środku do góry haczyk na latarkę czy coś. W każdym rogu pod sufitem również haczyki. Sznurek przeciągnąć i już można mieć sznurek na jakieś ciuchy, suszenie czy coś. Tutaj otwieram. Jednym wejściem wszedłem, teraz otworzę drugie wejście. O, jest. Ale najpierw zamknę i pokażę, że drugi zestaw zamków jest tylko dla wejścia głównego, czy tam zasłonki, a dalej jest moskitiera. Także jest, o, coś takiego. Podwójny zamek. I tutaj mamy kolejny przedsionek. Z drugiej strony wejściowej jest tak samo. Także moim zdaniem będzie dobry namiocik na motocykl, chociaż w sumie waży 3,5 kilo, ale mam nadzieję, że się sprawdzi. W zestawie miałem chyba jeszcze dwie szpilki więcej niż znalazłem mocowań. I co to ja chciałem jeszcze powiedzieć? I mam nadzieję, że się sprawdzi. Wytrzyma znacznie dłużej niż poprzedni. Chociaż, no.
Teraz zauważyłem, że odwrotnie, w odwrotne chyba wejścia wchodzę. Tu jest napisy, więc to jest chyba czołowe. Dlatego możliwe, że mi zaczepy na od tarpu są odwrotnie. Dwa po przeciwnych stronach, po ukosie. Tu pasują, a z tamtej strony już jest odwrotnie, że muszę pasek obracać. Linki raczej nie są potrzebne, bo to no, szpilki są grube, tak na oko piątka, no, 5 mm, więc powinny się nie giąć, choć są płaskie, więc trzeba je na szlifierkę dać. Dziękuję, pozdrawiam.